No, wypuszczamy jej z tego miejsca. Posiedziały trochę, słabo ganiane, jeszcze tak od 2 tygodni w sumie. I już o, jak pętaki. Śniegu znowu dosypało. Wczoraj czarno, dzisiaj biało. Jak się ładnie zrymowało. Nie ładnie im to latanie. Wychodzi, są głodne oczywiście. Muszę się nauczyć wchodzić tu do tego gołębnika. Sąsiad mnie zaskoczył. Orzełek przyleciał, bielik. Lubi o tej porze roku wpadać. Sąsiada są tu, a moje tu. Latają jak pocztowe, bo dorzuciłem 4, 10. 10 miksów. To z pocztowymi latały i dla tego chyba. Miksy siadają. Masz kot przybiegł. A reszta? Nie. Reszta nie chce. Powiem wam, że wesoło się i u nich zrobiło. Trochę zamknięte, teraz wypuszczone. Rzadko, że wypuszczane. Że tak powiem. Niestresowane, tylko tą przeprowadzką troszkę się zestresowały. Idziesz mi ty stąd. Już się tu pary amerykańskie robią, widzę. Uciek. Czyli jastrząb nie śpi. Szkoda, że nie w tamte, bo pocztowe to szybko się uczą wchodzić do gołębnika. Tamte jednak nie, gdzieś spadły na ziemię. Poszły gdzieś w rybienko, nie ma ich. Od razu mi się chrypka zrobiła. Zrobiła. No ale nie wziął, gdzieś tam spadła z tyłu za gołębnik. Biały pocztowy. Co? Mniejsza kubka i od razu inaczej latają też.
kule śniegowe. Tu są te srebrniaki z tego lotu. Wszystkie takie same praktycznie.